Kiedy zaczyna się Ewangelia Jana, jest napisane tak, początek Ewangelii o Jezusie Chrystusie, Synu Bożym. Jak napisano u Izajasza proroka, oto posyłam anioła mego przed Tobą, który przygotuje drogę Twoją. Głos wołającego na pustyni, gotujcie drogę Państwu, prostujcie ścieżki Jego. Na pustyni wystąpił Jan Chrzciciel i głosił chrzest pamiętania na odpuszczenie grzechów. I wychodziła do niego cała kraina judzka i wszyscy mieszkańcy Jerozolimy, a on chrzcił przez ten Jordan, wyznający grzechy swoje. A Jan miał na sobie odzienie z sierści wielbłądzie i pas skórzany wokół bioder swoich i jadł szarańczy letni miód leśny i głosił mówiąc, idźcie za mną, idzie za mną, mocniejszy niż ja, któremu nie jestem godzien, schyliwszy się rozwiązać, przemykał sandałów jego. Ja chrzciłem was wodą, on chrzcił was, będzie w Duchu Świętym. Gdzie? Ten początek pokazuje w jaki sposób, inaczej, do czego przychodzi Jezus, do jakiego miejsca przychodzi Jezus. Przed nim wychodzi Jan Chrzciciel. Jan Chrzciciel to jest symbol decyzji człowieka o odwróceniu się od wszystkiego, co przeszkadza mu pójść za Bogiem. To jest Jan Chrzciciel. To jest głos Boga. I za nim idzie Jezus. Jezus, on przychodzi jako ten, który już może wejść gdzieś i jest uznany jako Pan. Wiesz co, ja zawsze mówię, jak nic nie działa, to pokuta zawsze działa. To jest stara, dobra siostra pokuta. Jak ci się coś w życiu pieprzy, to dobrze zastanowić się, tak? Jak funkcjonował Jezus. Przed nim szedł Jan. On szedł przed nim. Jan to pokuta. Jezus to życie. Bóg jest w stanie działać w twoim życiu, jeżeli decydujesz się, tak, na absolutne zwroty. Na zwroty. Nie zwroty o 5 stopni, 2 stopnie, 8 stopni, 10 stopni. Jeżeli ktoś mówi taką rzecz do Boga, jestem gotów odwrócić się na 5 stopni, 10 stopni, tak? To nie działa. Jeżeli zaś człowiek mówi, Panie Boże, jestem w stanie zrobić absolutny zwrot, absolutny zwrot, absolutny zwrot. Słuchajcie, jak ja wyszedłem z więzienia, jak ja się nawróciłem w więzienie i wyszedłem, to ja tak, dzisiaj siedzi tutaj ze mną moja żona, ona jest dzisiaj pastorem, jest nawróconym człowiekiem, ale wtedy ona nie znała Jezusa. I powiem wam, ja miałem taką koncepcję, wychodzę, biorę swój plecaczek, tak, i opuszczam ten klub. Ja nie mówiłem tak, wychodzę i zobaczę, co się będzie dziać. Ja byłem gotowy zostawić moją kobietę z dzieckiem. Ktoś powie, to nienormalne. Ale ja mam wywalone na to, co jest normalne, a co nie jest normalne. Mnie interesowała jedna rzecz. Boży bieg. Boży bieg. Boży bieg. Boży bieg. Żeby do mnie Duch Święty nie powiedział tego, co do mnie powiedział. Przecież ja bym się nie ożenił za gratą. Ja bym tego nie... Ale on to jej powiedział, ona należy do mnie. Ona się narodzi z mojego ducha. Dlatego wyszedłem i powiedziałem, musimy się pobrać. Ja nie powiedziałem, musimy się pobrać dlatego, bo ja miałem taką koncepcję. Nie, ja miałem koncepcję wizy. Wzięcia plecaczka i wyjścia. Jak z tym to przezwyciężyłem, miałem następną koncepcję. Wiecie jaką? Wynieść wszystko z domu, co kupiłem za kradzione pieniądze. Wszystko. A tam było wszystko kupowane z moich rzeczy zakradzione. Rozumiesz? Zwrot! A ludzie walczą ze zwrotem. Boję się tego, nie bójcie się. Jeżeli coś w życiu nie przęknie, kromisz diabła, jedziesz z nim jak z dziką świnią, stoisz na prawdach Bożych, ale nadal widzisz, że coś nie przęknie, to znaczy, że musisz przyjść do Boga i powiedzieć, Panie Boże mój, gdzie ja mam dziurę? Gdzie jest dziura w moim życiu? Gdzie jest dziura w moim życiu?
Rozumiesz, to jest bardzo proste. Jeżeli jadę z diabłem, stoję w wierze, działam zgodnie z prawidłami Bożymi, tak? Wychodzą mi różne rzeczy, ale gdzieś coś jest nie tak. To chcę ci powiedzieć, że to nie jest dlatego, bo Bóg jest za mały. Jezus to jest Bóg mocy. Ale jeżeli jest problem jakiś, tak? To jest problem z nami. Tylko i wyłącznie. I nie wolno się tego bać. Powiedzieć, ok, biorę to na klapę, jestem pewny, że krew Jezusa mnie obmyła, jestem pewny, że idę do nieba, jestem pewny, że nic mnie nie wyrwie z ręki Ojca i teraz ja prostuję drogę Państwu. Przyjdź Duchu Święty do tego miejsca i wywróć to miejsce do góry nogami. Jeżeli coś takiego jest w swoim życiu, to zrób tak dziś. Powiedz Duchu Święty, przyjdź do tego miejsca i wywróć to do góry nogami. Ja jestem gotowy na totalny zwrot. Totalny zwrot. Nie na trochę. Jestem gotów stracić wszystko, co przeszkadza mi, abym osiągnął wolność. Jestem gotów stracić wszystko, abym osiągnął mądrość, siłę, zaspokojenie w tej dziedzinie. Wszystko. Wszystko. Nie bój się tego. Nie bój się. Jan Chrzciciel do nich mówi, za mną idzie ten, któremu w ogóle nie jestem godzien sznurowadem rozwiązywać. Co to znaczy? To znaczy, że to jest jakaś taka potężna postać. Jakiś taki potężny ktoś. Ale on używa życia Jana, żeby sobie wyprostować drogę. Co ten Jan mówi? Prostujcie ścieżki Państwa. Prostujcie. Ojcze, uwielbiamy Ciebie, wywyższamy Twoje imię, uwielbiamy Twoje imię. Jezus, dziękujemy Tobie, że Ty jesteś życiem. Dziękujemy Tobie, że Ty jesteś Królem. Dziękujemy Tobie, że Ty panujesz w nas. Dziękujemy Tobie, Święty Duchu, że jesteśmy Twoimi na zawsze i nic nas nie wyrwie z Twojej ręki i nic nas nie odłączy od Twojej miłości. Dziękujemy Ci, Święty Duchu, że Ty działasz przez nas w swojej mocy. Uwielbiamy Cię, uwielbiamy Ciebie.
Yeah.
Thank you.
kapitulować. Jeśli Duch Święty dotyka teraz Ciebie, to chcę się z Tobą modlić. Jeśli potrzebujesz pokutować, to pokutuj. Ojcze, ja modlę się z każdą osobą, która się gdziekolwiek pomyliła. Ja wstawiam się za tych ludzi, Ojcze. Ja wstaję w Twym umie za każdym bratem i za każdą siostrą. Diable, nie przejdziesz mi. Bo Jezus mieszka we mnie. Diabła, że nigdy nie wycofasz się z wiary. Powiedz, kim jesteś.
Jezusa, Jezusa. Jezus,
Aleluya.
Yeah.
Ciebie tak bym chciał. Nie tylko znalazł. Wiecznie był prawdę z ojcem. Ale będziesz ojcem dla wielu. Ciebie tak bym chciał. Wiecznie był. Będziesz dobrym ojcem dla wielu. Tak bez końca Ciebie. Wiele sierot poprosił do ojcostwa, spotkanie z ojcem. Będziesz dobrym ojcem. Hashita. Tyle praise, kiedy dało. Rema na praise. Na Twoje słychać.
wierzą. Święty Bóg, On je podtrzymuje. Na tronie swym jesteś godzien być wszystkim. On podtrzymuje wierzą. Thank you.
nie zrobisz dużo. Ojcze, ja modlę się, aby ludzie poddawali się Tobie z własnej nieprzymuszonej woli. Ja modlę się o szlachetne serce, o wojownicze serce, o to, aby ludzie się nie wycofywali, aby byli pewni w związku z Tobą, aby byli pewni zaślubin z Tobą, aby byli pewni, że Ty mieszkasz w nich i że nigdy się z nich nie wybierasz. Ja modlę się o tę pewność, Ojcze. Ja modlę się o tę pewność, Ojcze. Ja modlę się o jedno serce, jedną myśl i jedno zdanie. Ojcze, i tak jak modliliśmy się na modlitwie wstawienniczej, modlimy się o 120 osób wypełnionych Duchem Świętym. 120 osób najaranych na Ciebie, jak szczerbaty na suchary. My modlimy się, Ojcze, o 120 osób wypełnionych Świętym Duchem, zależnych jeden od drugiego, wzajemnie zasilających się, ze szlachetnymi sercami, z sercami pełnych wiary. Ojcze, ja modlę się i ja staję o te 120 osób, Ojcze, i nie wycofam się, i nie poddam się, i nie opuszczę miecza, i nie opuszczę sztandaru, i nie wycofam się przez moc imienia Jezus. Szokoroba sam, koroba se, o szakoroba, bababa, sakoroba sam, koroba sam. Ja mówię namaszczenie, siła z nieba, posilenie z nieba, szokoroba sakaroba sam.
bramę piekielną otrzymałą kościoła. Ojcze, my dziękujemy Tobie za kościół, za ludzi w kościele. Halleluja. Uwielbiam Ciebie, cudowny Święty Duchu. Uwielbiam Ciebie. Moje życie należy do Ciebie i zależne jest od Ciebie. Yes, Lord.
wzajemne. Jesteśmy naczyniami. Chodzi o to, aby usługiwać sobie. Mamy usługiwać sobie. Jesteś nośnikiem Ducha Świętego. Nie jesteś w stanie wszystkich zadowolić. To nie igrzyska.
Yeah.
Śmieszne go, ale... Posłuchajcie. Bóg jest z tobą zjednoczony. Wielu z was nie może poradzić sobie z cielesnością. Obrażacie się i tak dalej. Coś wam powiem. Kiedyś Artur przy znajomych powiedział do mnie tak. Zaznaczam, że to był świat. Ale chcę wam powiedzieć, jak to pokonałem. Bo to w ogóle jest mega wszystko proste. Chrześcijaństwo jest proste. O ile my chcemy w ogóle współpracować z Bogiem. Mieliśmy owczarka niemieckiego. Atoma. I Artur, jak nie wracam na nocę, to zawsze mnie prosił, żebym ja temu psu wykładała jedzenie. A ja zapomniałam. I wrócił do domu ze znajomymi, popatrzył się na mnie i mówi tak. Jeszcze raz. Nie wystawisz psu jedzenia. To następnym razem. Zreszle twój łeb. Nie spełniam, że... Kocham go. Rozumiecie? Diabeł jest taki. Diabeł jest taki. Wracam do domu bez majtek. Przed majtkiem wracam do domu. Przepraszam, że to mówię. Chcę wam powiedzieć, że diabeł jest mały. Pokonany. To wszystko zostało załatwione. Ciało jest pokonane. Rozumiecie? Jeśli my decydujemy się współpracować z Bogiem, rozumiecie? Co mi obrazy, że on bez majtek wracał? Co mi w ogóle słowa, że on powiedział, że pies zeżre mój łeb? Jak w Chrystusie jestem nowym stworzeniem. Rozumiecie? Stare przeminęło. Diabeł nade mną nie panuje. To jest siła. To jest namaszczenie pierwsza klasa. Jestem pewna, że spotkałam Jezusa. Choćby dzisiaj ktoś do mnie powiedział, że nie ma żadnych faktów, że Jezus zmartwychwstał, to ja to podważę, bo ja go spotkałam osobiście i jestem pewna w związku z Nim. Rozumiecie? Jestem bardziej pewna w związku z Nim niż tutaj tego, że teraz stoję. Rozumiecie? Nie ma nic innego. Współpraca z Bogiem. Bóg pysznym się przeciwstawia, a pokornym łaskę daje. Pokorny człowiek to zależny od Boga, a pyszny niezależny. Rozumiecie? Diabeł może do twojego życia przyjść tylko tam, gdzie masz otwartą furtkę, gdzie masz otwarte drzwi. Ojcze, my uwielbiamy Ciebie. My dziękujemy Tobie za siłę nowego narodzenia, za moc spotkania z Tobą. My podnosimy tę prawdę. My podnosimy tę prawdę na same wyżyny. My podnosimy tę prawdę, że jest moc w nowym narodzeniu, że jest siła w spotkaniu z Tobą. I to jest nieprawda, że przez lata się nie udaje, że ciągle jakoś jest, jakoś nie tak. Jak w pogrudzie. My to rozwalamy. My rozwalamy to myślenie, że z Jezusem to jest jakoś jak w pogrudzie. Z Jezusem jest skórki. Z diabłem jest jak w pogrudzie, a z Jezusem jest skórki. Amen.
rozwiewa. Będę wierzę rozwijać się. Wszystko Cię pociąga ze świata. Będę ufać Tobie. Wszystko co w czesności Cię przeciwa. Rzuć pod swoje nogi. Będę tańczyć z Tobą. To nie jest tak jak Jezus. Będę wierzę rozwijać się. Życie i śmierć. To jest wolność. Wiesz co to jest wolność? To jest świadoma możliwość wyboru. Zniewolenie nie pozwalało Ci. Mogłeś to lub tamto. Wolność spowodowała, że możesz wszystko. Możesz wszystko. Możesz tańczyć z Jezusem i możesz tańczyć z diabłem. Powiem Ci więcej. Możesz tańczyć z diabłem i nie będziesz miał wyrzutów sumienia. A wiesz dlaczego? Bo nie na tym polega działanie Boże. To nie o to chodzi. Kiedyś, jak byłeś zniewolony i dopuściłeś się grzechu, to byłeś załamany jak stary dach. A dzisiaj, jak jesteś wolny, to dopuszczasz się grzechu i Cię to nie rusza. I spędziłem na tych 3 lata, żeby was do tego doprowadzić. Jesteście wolni.
dziki na zakręcie. Wszystko wam wolno. Wszystko wam wolno. Idziecie do nieba, a nic was nie wytrąci z tego. Wiecie, co teraz trzeba zacząć robić? Mądrze wybierać. Teraz czas, aby powstawali mędrcy. Wolni już są. Już nie jesteś zniewolony. Już nie jesteś zniewolony. Nieodwracalne są powołania i dary Boże. Możesz chlać, ćpać i uzdrawiać chorych, wskrzeszać zmarłych. Możesz iść po pijanemu, głosić Ewangelię, a namaszczenie będzie się uwalniać. Rozumiesz? To znaczy wolność w Chrystusie. A teraz mają powstawać mędrcy, uczniowie czasów końca. Módl się o to. Ojcze, ja modlę się teraz. By ludzie brali Twoją mądrość po prostu z nieba. Aby mądrze wybierali w tej wolności. Modlę się o to, Ojcze. Chcę, żeby mądrze wybierali. Powtarzam, Ojcze, za apostołem Pawłem, że wszystko wolno, ale nie wszystko jest pożyteczne. Ojcze, ja chcę, aby ludzie wybierali rzeczy pożyteczne. W pełnej wolności to jest swoje. I uwielbiam Cię, Ojcze, za to, że tak właśnie będą robić. Że będą wybierać
przypomina całe swoje serce. Kochać, być mu posłusznym. O tym kochać. Kochać go to pozwolić jemu kochać siebie i być mu posłusznym. To proste. To proste. Na tym polega miłość. Że to nie my miłowaliśmy, ale ona z tym głową. A on potem mówi, jeśli miłujesz mnie, to bądź mi posłuszny. Nie szukaj gdzie indziej. Bądź posłuszny prawdzie. Dziękujemy Ci, Ojcze. Jesteśmy Ci wdzięczni. Masz deklarację naszych serc. Hallelujah. Masz deklarację naszych serc. Deklarację serc. Rozumiesz? On nie patrzy, jakie są uczucia w związku z tym. I raz deklarowałem się i powiedziałem, Panie, ja idę. Idę. Po prostu. Nie walcz z jego prawdą.
rzeczach takich i rzeczach innych. Zdecyduj teraz, że będziesz posłuszny Jego prawdom, bez względu na to, jakie emocje temu będą towarzyszyć. Jak On do Ciebie powie, na środku ulicy, zacznij robić fotki. To nie pytaj, dlaczego, po co. Tylko zacznij robić i czekaj, aż powie, żebyś skoczył. To jest posłuszeństwo. Jak się tego chce, to się dzieje. A jak się nie decyduje o tym i się oczekuje, że On przyjdzie i coś zrobi, poza naszą decyzją, to jest herezja. Rozumiecie? Herezja. Jeżeli chcesz się czegoś pozbyć w swoim życiu teraz, w swojej głowie, w swojej mentalności, w swoim ciele, coś Cię zniewala, cokolwiek, to weź teraz tą rzecz i powiedz: Jezu, ja przyjmuję Twoją prawdę do tej rzeczy. Jest ona bardzo mi bliska i cały czas mi się wydaje, że jest mi potrzebna. Potrzebuję tak myśleć, potrzebuję tak czuć, potrzebuję tak się zachowywać, potrzebuję tego. Ale wiem, że Twoja prawda jest inna niż to, czego ja potrzebuję. Więc teraz, Panie Boże, decyduję o tym, że Twoja prawda jest ważniejsza niż ta rzecz. I ja się decyduję na to, aby ta prawda się zrealizowała, a tamto niech zdechnie. Jeżeli to zrobisz w wierze, to się zacznie dziać. Jesteś skazany na sukces. Zgodnie z Twoją decyzją. Hallelujah. Rozstawmy krzesełka i uwielbiajmy Boga do Ojca. Ojcze, dziękujemy Ci za dzisiejszy czas i uwielbienie. Ojcze, dziękujemy to, że możemy być blisko z Tobą. Powyższamy Cię.